Myślę, że to jest ten wielki dzień prawobrzeża miasta Szczecina i miasta Szczecina w ogóle. Długa historia starej naszej była o tą instytucję. Myślę, że zaczęło się kilkanaście lat temu. Chwała tym wszystkim, niektórzy są tutaj na tej sali, którzy już wtedy rozpoczęli te starania. Z różnych przyczyn projekt, który powstał, trafił gdzieś tam do szuflady i koncepcje z lat 2005-2006 przepadły. Ale mieliśmy w oparciu o tamte doświadczenie, mieliśmy podstawę, żeby obudzić ten żywioł społeczny, który przy okazji ważnych konsultacji do strategii rozwoju miasta Szczecina 2020 w 2014 roku miał miejsce. Przy tych konsultacjach środowisko młodych małżeństw z dziećmi, jakby patrząc na perspektywę rozwoju Szczecina w skali naszego osiedla, nie zgodziło się na to, że mamy być takim osiedlem czysto tranzytowym, sypialnianym i że potrzebujemy czegoś, co podniesie prestiż i jakość życia. I to był prawdziwy żywioł społeczny. Przedszkola, szkoły podjuszańskie, wszyscy się starali. Zebraliśmy bardzo dużą listę podpisów. 2608 głosów poparcia na rzecz instytucji.